Ej! Gdy pasterze zaganiali owce do zagrody, nie przeczuwali, co wydarzy się tej nocy. Zmęczeni po ciężkiej pracy zasnęli. Nie wiedzieli, że w tej okolicy Boża Rodzina rozpaczliwie poszukuje miejsca, w którym mógłby się narodzić Syn Boży. Już prawie ciemno. Spójrz, w tej grocie jest stajenka. W środku nie ma żadnych ludzi. Są tylko zwierzęta. Józefie, nadszedł czas. Nie mogę iść dalej. Rozumiem. Boże, wybacz, marny ze mnie opiekun, ale... Ależ Józefie... Nie pozwolę, aby dzieciąteczku stało się coś złego. Zwierzęta, braciszkowie mali. Czy znajdzie się tu miejsce dla Syna Bożego? Wokół pasterzy pojawili się aniołowie, by zwiastować ludziom dobrą nowinę. Pastuszkowie ruszyli do Betlejem, a za nimi owce. One też chciały witać Pana. Czasem mały Jezus zasnął przy dźwiękach anielskiej kołysanki. Pasterze, a tuż po nich owce przybyli, aby kłaniać się Synowi Bożemu, Jezus zbudził się. W Jego to imieniu anioł Gabriel rozmawiał ze zwierzętami. Owieczki, cieszycie się? A kózki? Gdy gwiazda betlejemska przyprowadziła trzech mędrców, stajenka wypełniła się jeszcze większą chwałą. Oto Kacper przybywa do ciebie, jest zdumiony znakami na niebie. On złoto ci niesie w darze, pada na twarz przed Mesjaszem. Cała ziemia oddawała cześć Synowi Bożemu. Ach, co za noc! Scenariusz jasełek dla przedszkolaków według pomysłu Adama Szafrańca, wydany przez dwa bliźniacze wydawnictwa, Baśniowa Kapela oraz Biała Łódka. Ach, co za noc!